Musisz poprawić puk! Halo! O kurde! Siemano, siemano, mamy rano. Ptaszki ładnie śpiewają. A z tej strony ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. W dzisiejszym odcinku co my zrobimy? Czym się zajmiemy? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się orką. No i pojedziemy chyba z drugą dawką azotu na rzepę. Dałem w ogóle dupy, że nie wysiałem wszystkiego w jednej dawce. Ale o tym za chwilę wam opowiem. Wczoraj już trochę orałem. Ale wiecie, to po ciemku to takie nieoranie jest. Niby mam fajne lampy, ale coś po tym podnoszeniu kabiny się zepsuło. I mrugają mi jak ruszam kabiną, gdzieś nie ma styku. Trzeba to kiedyś naprawić. Ale ciepło w tym traktorze, kurde, nagrzał się. Odpalimy dziadem. Łukasz, ale czym ty orasz? Czemu tym? Ha, kurde, bo to dobry pług jest. To jest bardzo dobry pług. Nie, no tak serio, to nie będę przecież 5 arów, czy 6 arów, bo tyle jest po tej stronie, orał obrotowym pługiem, no bez jaj. Wyczyścimy trochę zaraz jeszcze. A, nie mam spachelki, ale mam klucz to. Trochę kluczem. Nie, szpachelkę kurde gdzieś przypiłem. No, jak pięknie się obczyścił. No, można jechać. Ogólnie tak, może pług, nie wiem, nie jak to widać, bo jest cień. Może pług nie był jako tako ustawiony, ale też tragedii nie ma. Zresztą to i tak zaraz będzie uprawione i tu zaraz będzie cebula, to nie ma się co cipać po szczypie, co nie? No. Zobaczę wstępnie, jak to tak pójdzie z wczorajszym ustawieniem. Najwyżej coś poprawimy zaraz. Oczywiście trójeczka. Dół. Troszeczkę niżej, nie. Trochę się spieszę, więc a tak na okrętę muszę jeździć na razie. Okej. Koreczka. Nie, no nie jest spoko, ale nie jest źle. Co nie? Musisz poprawić pług. Halo. O kurde. Ostatni przejazd i można kończyć robotę.
Trzeba otworzyć skarbiec. Który to klucz był teraz? Jest! Nikt nie ukradł. Jest droższy jak złoto, ale nikt nie ukradł. I cik. Chodź, ty pójdziesz pierwszy. I hop! Kurde, turby się trzeba. Lepiej by było. Czym to rozciąć teraz? Też może być. Ostatni worek. Ostatni worek. Można jechać. Ale wszystko. No i gra. Siarczan magnezu został. Z mocznikiem się w opryskiwacz zaleję. Też już jakoś po niedzieli pojadę. Tu od razu zrobię insekta. Bo by chyba trzeba było. Hop. O ty dziadu. Jadziem. Wałek wziąłem, ale odpalę go, znaczy podłączę go na polu. Silny, gruby korzeń, szyjka gruba. Aby tylko teraz jeszcze popadało, no, ma padać. Kurde, po tym pierwszym azocie kilka dni padało. Znaczy, w sensie, kilka dni po pierwszym azocie padało. I żałuję, że nie pojechałem od razu z pełną dawką. Jeden na start, cała dawka. I po problemie. No nic, sypnę teraz drugą. Nie podoba mi się ta rzecz. Ale trudno. Jadę czwórką na 7 otwarty rozsiewacz. Myślę, że najwyżej przejadę po prostu dwa razy i srał pies. To nie ma dużego areału. To... Pszenicy samosiewów jest jeszcze. Ale to mój pierwszy rzepak, no drugi będzie może lepszy. Bo on taki, kurde, to trochę fioletowy. Ale i tak nie jest tak źle, jak było jeszcze jakiś czas temu. To nie jest, pyśnie się od tej gnilizny suchej, od kapuścianych tam, kurde, innych takich dzikich węży. Będzie dobrze, no. Chyba. Deszczu trzeba, bo bez deszczu to ja sobie mogę tu nawozić, kuźwa, nawozić, a i tak już tego nie dojdzie. Trzeba teraz piórko wziąć.
bo to wszystko na tą jedną stronę bym musiał przegarnąć i tylko tą jedną stroną w ogóle sypać. Ale spoko, tym razem fajnie utrafiłem, nie muszę dwa razy jeździć. To się tak wydaje, że to tak za dużo leci, za dużo i kurde jest mniejsza, potem człowiek się okazuje, że leci za mało. O kurde, złamałem pióro. Taki tam ręką wałek wyłączony, to można grzebać. Bo przy włączonym wałku to nie polecam. No to jadę tylko tą jedną stronę jeszcze i oddzielę. Ale to już was nie będę żądał. Tak, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!